Siemano moi kochani, z tej strony Farry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy pompowali różne rzeczy tak długo, aż pękną. Dzisiaj, moi kochani, skupimy się tylko i wyłącznie na akcesoriach basenowych, czyli na takich przedmiotach, które są stworzone z cienkiej gumy. A teraz wam joystick obiecuję na psią łapkę, tak? Że jeżeli zostawicie pod tym filmem 20 tysięcy łapek, to nagrywamy kolejny film, gdzie będziemy wysadzali profesjonalne piłki do profesjonalnych sportów, czyli do koszykówki, piłki nożnej, rugby, i będziemy je pompowali na przykład do 20 atmosfer, aż wybuchną. Podejrzewam, będzie to mega widowiskowe, więc zostawiajcie łapeczki w górę. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Tak, dziękuję ci ślicznie. A my zaczynamy. Pomysł wysadzania różnych dziwnych przedmiotów generalnie został zaczerpnięty z TikToka i tam gościu wysadzał to pompką ręczną, a my będziemy to robili kompresorem. JJ-ka przyniosła pierwszą rzecz do wysadzenia. Ananasek, moi drodzy. Ananasek? To jest taki uchwyt na napój do basenu. Okej. Okay. No dobra, to ty pierwsza go zdetonujesz. Co ty na to? Nie, wiesz co? Tak, 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 ty pierwsza. Liczysz naciśnięcia. Robisz takie krótkie naciśnienie, tak jakby było naciśnięcie pompką. Psst. Aż do wybuchu, proszę. A ja stanę z tyłu i już się zatkam. Brawo! Brawo! Tak myślałam, że coś tak skończy. O! Zawsze to Christian! Samo! Zawsze to samo! Jak to już jest na pierwsze naciśnięcie, tak? Drugie! Dawaj! Boom! Ile? Na trzy strzały? Ale czekaj, gdzie tu się zrobiła dziura? A tutaj. Na środku! Ja myślałam, że to wybuchnie się rozleci, a to tylko dziura się zrobiła. No na trzy buchy weszło. Nice. Postanowiliśmy, że musimy no niestety założyć sobie stopery, bo nie wiadomo jak teraz kolejna rzecz huknie, a tak to zawsze troszeczkę ochroni ucho. Kolejną rzeczą jest taka bardzo fajna piłka, do której można nalać sobie nawet wody i będzie taka ogromna, wielka piłka wodna. Ale my ją dzisiaj sobie wysadzimy. Raz, dwa, trzy, nie no! Zobacz! Zrobiłeś dziurę! Wysmarkało mi dziurę! No to musisz wsadzić teraz głębiej. Ja pierdziu. Tak wygląda po 20 wdechach. Tak wygląda po 50 wdechach. Dziewięćdziesiąt! To! Powiem wam tak, nie ma sensu, jedziemy do oporu, do odciny. Falstart! Zobaczcie! Jest dziura! A ona nie pęka! I tu wylatuje cały czas powietrze. Co to jest? Niesamowite, nieprzebijalna piłka! Nie no, zaraz nie wytrzymam, nie? Niemożliwa akcja. Co to jest za guma, że nie pęka? Zarąbiste. Ona jest do tego stworzona, żeby była elastyczna. Cię dam zaraz. Tamta piłka była totalnym niewypałem, dlatego mam taką jeszcze fajną piłkę do jogi. Piłka lekarska, nadmuchiwana, i ta na pewno huknie. Jak myślisz, na ile wdechów pęknie? Ona jest dosyć duża, myślę, że z 200 potrzebuje. No, jak nie więcej, bo ono ma jeszcze bardziej twardą gumę niż ten balon przed chwilą był. Dobra, lecimy. Raz. 50 nadmuchań i tak dopiero wygląda. 100 nadmuchań i tak wygląda piłka. Co, lecimy w opór? Tak. W opór. O stary, a z niej powietrze ucieka, ale za jak się odbija. Uwaga, serwuję. Jeszcze raz.
Jedziemy! W tym momencie. Ej, ale to nie był jakiś ekstremalnie głośny wybuch. No nie. Spodziewałem się głośniejszego. W ogóle jaka dziwna guma. Dobra, eksplozję oceniam na 5. 2 na 10. 2 na 10? Wysoko postawiona poprzeczka. Pirotechnik z zawodu pod. Widzisz, mnie zostaw. Kochani, ja przygotowałam taką oto oponkę. Myślę, że będzie większy huk, bo ma taki plastik bardziej niż gumę, więc... Okej. Okay. Pierw standardowo, pierwszy 100 wdechów. Mhm. 40 wdechów, tak wygląda. 70! 90! 100! Wow! Mówiłam, że to będzie mocne! Dobre! To już hukło, załaka dziura. Wejdziesz w to? Nie, ale ty tak. Jak mi do twarzy, to zostawcie łapkę, nie? Ej, ja ten huk oceniam na 8. 10 na 10. 10 na 10? Tak. Dobra, nieźle. Teraz będziemy wysadzali taką małą piłeczkę i mam dla ciebie, Szaku, i dla ciebie, JJ-ka, challenge. Jeżeli odgadniecie, na ile naciśnięć wybuchnie ta piłka, dostajecie 100. To bliżej, wytypuję. 13. 10. 10? 13. To jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 30! Rozumiesz to? Wygrałem! 5 tych! Nie wyobrażam sobie, jak ona jest wielka! O stary! Prawie rękę mi urwało! Zobaczcie, co z tego wyszło! No już była krzywa w ogóle! Kwiatek jaki równy! O lol! Spójrzcie na to! Co jest? Ej, te małe piłki eksplodują lepiej niż jakieś wielkie koła. No, huk był największy teraz. Eksplozja 10 na 10. 10 na 10. Fituwa 10 na 10. Każdy by chciał mieć taki bucket. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu niezły bucket maleńka. To jest czapka Gucci 2023. Jesteś wybuchowa. Szaku był jednak najbliżej. Proszę, umówiona stówka. Łatwiutko. No, łatwa stówka, myślałem, że nikt nie trafi. Moi kochani, czas na creme de la creme, czyli materac jednoosobowy. No ja postaram się policzyć wszystkie naciśnięcia, no ale jeżeli mi się zdudzi, po prostu walimy do oporu. Ale też będę chciał się położyć na nim, na takim na maksa sztywno napompowanym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wieście nadmuchań. I taki jest materac. No. Nie skacz potem! Nie, no raczej jeszcze nie pęknie. Lecimy do 300. 250!
Widzicie, jakie to jest twarde jak kamień. Uwaga! Nie da rady. Walimy do odciny. Nie no, nie widziałem jeszcze tak napompowanego materaca. To jest około 500 napompowań. Walimy w opór. Tak? No. Ja poczułem normalnie ten podmuch powietrza. Teraz chociaż wiemy, jak jest zbudowany materac dmuchany. Spójrzcie. Tutaj ma takie przegrody i robią się niby takie dmuchane sprężyny. Zarąbiste! Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało dzisiaj. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na nasze Instagramy, bo brakuje mi do 250 tysięcy bardzo mało. Każdego nowego widza powitam serduszkiem w komentarzu, jeżeli napiszę, że jest pod tego odcinka. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się. Elo! Woo!